Dzień dobry, Dawidzie. Dzień dobry. No więc specjalnie dla Ciebie zamontowałem windę, jak wszyscy widzieli. Chociaż nie ma windy, wszyscy zasuwają klatką schodową schodami. Ale bardzo dziękuję, bardzo doceniam, naprawdę. Dawidzie, ostatnio czytałem taki artykuł na temat tego, że na modzie w Polsce nie da się zarobić, że wszyscy są zadłużeni. Jak to jest? Da się zarobić czy nie? Słuchaj, no jeżeli robisz dobrą modę, to zarabiasz dobrze. No to jest jedyna praca, z której się utrzymuję, tak? Mam czas na swoje pasje. Nie tylko siedzę w windzie, jak pewnie zaraz się dowiesz pewnie, że nie tylko siedzę w windzie, ale też znajduję czas na to, żeby realizować się zawodowo, a jednocześnie pomagam jeszcze troszeczkę. Mam taki mały swój dom dziecka, który wspieram i to też jest moja pewnego rodzaju taka pasja. A gwiazdy, które do Ciebie przychodzą i które się u Ciebie ubierają, częściej wypożyczają, czy częściej kupują? Wiesz co, to jest bardzo różne. Jeżeli, no, ja się nie dziwię też, że jest wiele próśb o wypożyczanie rzeczy, tak? Ale to nie ja nawet zacząłem proponować wypożyczanie za pieniądze. Osoby, które się zgłaszają, pytają się, jaka jest stawka, czy mogłyby wypożyczyć, same coś proponują. A to jakie? Nie jest tak, że te gwiazdy są najgorsze, tak? To nie jest tak, że gwiazdy... Jest cała masa osób, które pewnie... tam chcą coś wypożyczyć za darmo, ale to są osoby, które zaczynają, wydaje mi się, że są większymi gwiazdami niż są tak naprawdę, a osoby, które szanują Twoją pracę, nigdy nie miałem z nimi problemu. Ja w ogóle zaznaczę, że z nami jest Kasia, agentka Dawida, która powiedziała, że jak padnie jakieś mniej zręczne pytanie, to będzie śpiewała. Czekamy na wokal Kasi, a ja bardzo bym chciała zobaczyć, jak Kasia śpiewa. To może ja zacznę mówić jakieś takie rzeczy, wiesz, bo ja też bym chciał usłyszeć Kasię. Mamy już plan na Kasię, w takim razie... Nie martwi Cię trochę, że więcej się pisze o Twoim stylu, jakby o zdjęciach w windzie, niż o Twojej modzie? Słuchaj, wiesz co, nie martwi mnie to, wiesz dlaczego? Dlatego, że o rzeczach fajnych, o rzeczach prawdziwych ludzie nie chcą pisać. A mówimy tutaj, kto więcej pisze? Posługujemy się teraz tutaj newsami, co z portali, tak, plotkarskich czy tabloidów. No, nie pisze o tym pani, nie pisze o tym Twój styl, nie pisze o tym jakiś taki magazyn, w którym piszą dziennikarze, a nie studenci, którzy potrzebują zarobić sobie 300 miesięcznie dopłacić do pokoju, w którym mieszkają. Ale są takie informacje w mediach, które Ciebie ranią? Wiesz co, ja sobie wiele lat temu postawiłem taki cel w życiu, że będę się przejmował tylko opiniami ludzi, którzy są dla mnie autorytetem, którzy w życiu osiągnęli coś ciekawego, coś fajnego, coś większego od moich osiągnięć. I takie opinie mnie bolą, jeżeli są niepozytywne, ale przeważnie tacy ludzie wypowiadają się pozytywnie o mojej twórczości, o w ogóle moim życiu. No wiadomo, że nigdy nie jest przyjemne, jeżeli ktoś Cię oczernia, a Ty, wdając się w tą wojnę, tylko to potęgujesz. Więc dlatego ja nigdy nie odpowiadam na złośliwe jakieś takie zaczepki, nie daję się prowokować, nie komentuję mojego życia prywatnego, które ktoś zna lepiej niż ja i poprzestanę na tym. Czy Ty jako dziecko miałeś jakieś kompleksy? Wiesz co, nie. Ja generalnie, wiesz, ja miałem super dzieciństwo. Ja nie miałem czasu na kompleksy. Ja mieszkałem z kochającymi dziadkami w pięknym domu na wsi, gdzie miałem wszystko, co chciałem. Zawsze miałem piękny sad owocowy, w którym rosły naprawdę jakieś takie fajne, pyszne czereśnie, wiśnie, jabłonie. Miałem swoją gąskę, miałem kota, miałem psa. Gąskę czasem miałeś? Miałem gąskę. Miałem 3 psy tak naprawdę czasem. Miałem małe prosiaczki. No kurę, nie wiem, no całe takie fajne rzeczy, które dzieci jak mają, to zajmują się tym, to je rozwija. Miałem piaskownicę, jedyny w całej wsi. To była hałda piachu, oczywiście wysypana przez dziadka na trawniku, ale była cudowna. Nie wiem, no kompleks, ale z jakiego powodu? Wiesz, dlaczego zapytałem? Dlatego, że teraz to już jest co innego. Teraz to uważam, że jest to podgrzewanie atmosfery, publikowanie tych zdjęć, zabawa. I teraz to zwał naprawdę... jak zwał, prawda? Tak, ale wydaje mi się, że na początku to publikowanie takich zdjęć szukałeś akceptacji, mam wrażenie. Ale myślisz, że po tylu sesjach zdjęciowych, które już się odbyły w moim życiu i po tylu różnych rzeczach takich związanych z mediami, wywiadach, ja jeszcze mogę mieć taką potrzebę akceptacji, żeby robić sobie zdjęcia? Chciałem pokazać, że w Polsce jakby też PR może opierać się na czym, że nie tylko, że coś niszczysz i kogoś oczerniasz, ale robisz coś, co tak naprawdę... buduje coś, nikogo nie oczernia, nikogo nie ośmiesza, z nikogo sobie tam nie żartuje, a jedynie poddaje krytyce siebie. I
To uważam, jest coś tak nowego, że zaskoczyło ludzi. Mi się wydaje, że to jest coś innego i nikogo tam nie obrażam. No, nie, chyba moje zdjęcia z windy nikogo nie obraziły. Jakieś większe przesłanie? Nie, to nie ma być żadne większe przesłanie. To nie chodzi o to, tylko chodzi o to, że ludzie wstydzą się tego, żeby fajnie się czuć, żeby dobrze wyglądać. Nie wiem, to jest tak jakby to uchodziło za jakąś karę, że czym wyglądasz gorzej, jesteś bardziej zmęczony, tym jest lepiej. Nie wiem, ja nie byłem tak wychowany. Moja mama jak wychodziła z domu zawsze chciała ładnie wyglądać. Mój tata jak wychodził z domu zawsze byli ubrani ładnie, jak szli na jakąś imprezę. Starali się oddać pewnego rodzaju szacunek gościom, znaczy ludziom, do których szli jako goście. I nie wiem, no dla mnie to nie jest żadna jakaś taka nadprzyrodzona, że tak powiem tutaj, ideologia. Ja ci powiem szczerze. Na początku jak widziałem te zdjęcia, to mówię, no kurwa, co za koleś! No jaki narcyz! I teraz uwaga, dochodzę do wniosków. Uważam, że każdy hejter to powinien do tego dojść. Ja tak reagowałem, bo A, podobała mi się twoja stylizacja, B, mówię, on wygląda lepiej ode mnie. I to chyba tak jest. Ludzie jak hejtują, to naprawdę co komu do tego, że ktoś się bardziej albo mniej lubi? Co jest w tym, że masz pewnego rodzaju jakiś zdrowy egoizm, tak? No musimy to mieć, żeby się skupić na tym, do czego dążymy, mieć jakieś określone działania, tak. A miałeś tak, że zjeżdżałeś te dwa pięterka? Dzisiaj zjechałem pierwszy raz, trzy razy, bo z amatorem robiłem fotkę. Właśnie, bo została wylicytowana na aukcji dla Wośpu. Znaczy zostało wylicytowane zdjęcie z tobą, prawda? Tak, windzie, które sam robiłem, za ponad 2000 zł. Nie żebym się przechwalał, jakby inny format, ale chcę ci powiedzieć, że dałem możliwość uczestnictwa w moim programie, które zostało wylicytowane za 21 600 i wkrótce będziemy nagrywać. Naprawdę? Super. Tak. Ale ja chciałem pierwszy raz zjechałeś tą windą? Pierwszy raz, tak naprawdę. Ja nie wyobrażam sobie ciebie zjeżdżającego, kurwa, nie wyszło, skończyło się. Nie, ale wiesz co, jak wciśniesz guzik w iPhone'ie, on robi dużo tysiąc zdjęć. Wiesz, ja potem tylko siedzę, najgorszy to jest ten etap wybierania zdjęcia, ojej, to jest takie męczące. A w ogóle ta winda to od mieszkania czy od atelier? Od mieszkania. A ktoś wszedł kiedyś, jak robiłeś takie zdjęcia? Nie zdarzyło mi się. Raz sąsiad, ale powiedziałem mu, mówię, Jarek, jedź z drugą windą, okej? Okay? Ale nigdy mi się jeszcze nie zdarzyło, żeby ktoś mnie zatrzymał, czy żeby ktoś ze mną jechał. I wcale nie wieszam kartki i winda nieczynna. Chociaż to byłby dobry pomysł. No dobrze. Co w sobie lubisz najbardziej? Z wyglądu. A, z wyglądu. A, tata. Wiesz co, nie, ja generalnie lubię siebie. Ja nie mam... To nie jest tak, że ja siebie nie lubię, czy lubię, no co ja najbardziej lubię, nie wiem, no trudno jest odbierać człowieka za coś fajnego, tak, jedną rzecz, no patrzysz na całokształt chyba, wydaje mi się, i nawet najpiękniejsza osoba, która jest to kompletnie głupia, nie kręci, no więc może mieć sobie najpiękniejszy nos, najpiękniejsze uszy, najpiękniejsze oczy, najpiękniejsze brwi, mogę wyliczać, tak, wiesz, tysiące rzeczy, ale nie mam takiej jakiejś super ulubionej rzeczy. Lubię włosy, bo mam zadbane i tyle. Nie wiem, dlaczego zacząłeś od nosa wymieniać, ale okej. Okay. Bo mnie zainspirowałeś. Właśnie tak myślałem. Przepraszam, tu będzie dżingiel? Czy żyjesz luksusowo? Na swój sposób tak, myślę, że tak. A jaka jest najdroższa rzecz w twojej garderobie? Mam piękne futro. W zasadzie to jest tak naprawdę kożuch. Za ile? Słuchaj, cena była ustalona na 37 tysięcy. Masz kożuch za 37 tysięcy złotych? Tak, taki długi do ziemi, rudy. Kożuch za 30, ja mam tańszy samochód. Ale jakie są największe luksusy, na jakie sobie pozwalasz? Nie mówię tutaj o ubraniach, generalnie w życiu. Podróże to są zawsze największe, mi się wydaje, luksusy. No i chyba tymi podróżami mocno się zainspirowałeś przy swojej ostatniej kolekcji. Wiesz co, no przede wszystkim... Co inspiruje człowieka? No, to, co go otacza, tak? Nos. Wiesz, no, ja się otaczam różnymi rzeczami, które gdzieś tam mają wpływ na moje życie, tak? Podobają mi się. Podobają mi się podróże, podobają mi się ładne miejsca, podobają mi się fajni, ładni ludzie. Przebywam z takimi, podróżuję z takimi, bywam w takich miejscach. Co chcesz po sobie zostawić? Po co żyjesz? Ach, no i właśnie to jest takie... Wczoraj czytałem bardzo piękny cytat z Emily Dickinson, która mówi, że... Znaczy, nie powtórzę go tak pięknie, jak ona napisała, no bo nie tej rangi usta, ale powiedziała, że choćby jedno piskle włożę do gniazda, to nie będę żyć na marne. I tak naprawdę chciałbym zostawić całą masę takich małych, drobnych rzeczy,
żeby nie żyć na marne. I to tak naprawdę nie chodzi mi o to, żeby ktoś odkopał grób i och, to ten, czy och, to tamten. Nie chodzi mi o pomnik. Chodzi mi o coś takiego, żeby zrobić coś jednego fajnego, drugiego fajnego, żeby ten świat był potem kiedyś lepszy. Może będę w stanie. I to staram się. No. Ale czym? Ale czym? Ale wszystkim. No. Staram się żyć fajnie, nikomu nie przeszkadzać, nikomu nie szkodzić, dookoła siebie kumulować dobrą energię. Starałem się brać udział we wszystkich akcjach charytatywnych, które były do tej pory. Natomiast to było tak bardzo wszystko rozwodnione daleko ode mnie, że wreszcie sam znalazłem sobie coś takiego. Znalazłem bardzo mały dom dziecka w mojej miejscowości rodzinnej, czyli w Włocławku. To jest taki dom dla dzieci, które mają trudną sytuację życiową, bo mają rodziców, a jednocześnie rodzice się nie opiekują, jednocześnie się nie zrzekają praw do dzieci, w związku z czym dzieci nie mają kuratorów, w związku z czym nie mogą być adoptowane. Procesy trwają po rok, po dwa, te dzieci muszą tam siedzieć, bo rodzice są alkoholikami, bo nie ma z nimi kontaktu. To są bardzo trudne sytuacje. W jaki sposób pomagasz? Widziałem parę zdjęć, spotykasz się pewnie z dzieciakami. Wiesz co, nie, no to też nie jest tak, że ja tam jeżdżę i opowiadam bajki, no bo to też nie na tym polega. Dzieci mają kogoś do opowiadania bajek, no. Nie miały za co jechać na wakacje. Nie miały za co zrobić remontu domu dziecka, łazienek, sypialni, pokoju do zabaw. No, to są takie prozaiczne rzeczy, które tak naprawdę wszyscy zawsze mieliśmy, a takie dzieci nie mają. Też na koniec zapytam, jak często chodzisz na siłownię? Codziennie. Codziennie? 7 razy w tygodniu? 7 razy w tygodniu. Ja dzieci nie dokończymy o tym moim dniu. Wstaję rano. Mhm. Około 9 wychodzę z domu, robię zdjęcie w indzie, zjeżdżam do pracy. Robię zdjęcie w indzie. Po prostu to. A kiedy robisz zdjęcie? Wtedy właśnie, w tym momencie. Idę do pracowni i nie nadużywam, że tak powiem, swojego czasu zawodowego. Nie trwonię go na to, że idę na siłownię sobie na przykład tam o 13 i mi się cały dzień rozchodzi. Nie, ja to robię jakby, że tak powiem, z nadgodzin. I to mnie dziwi, że ludzie krytykują to, że codziennie na siłowni, Boże, kiedy on pracuje? No, pracuje do tej siłowni, a zamiast siedzieć potem z tyłkiem przyrośniętym przed telewizorem, czy nie wiem, PlayStation, czy nawet czytając książki, robię coś, co mi sprawia przyjemność. A jeszcze zapytam o stosunki z Michałem Pirugiem. Nie uprawiam. Chciałem się Cię zapytać, spotykasz się na kawę z Karoliną Korwin-Piotrowską? Nie spotykam się z nią, ponieważ odrzuciła naszą przyjaźń tak pięknie zawiązaną wiele lat temu, tak naprawdę. I nie bardzo rozumiem dlaczego. Nie, naprawdę. Ja niczego nie wykonałem w tą stronę, żeby ją jakoś czy obrazić, czy... Ja myślę, że są ludzie, którzy mają potrzebę obrażenia innych i są tacy ludzie, którzy nie mają takiej potrzeby. Ja nie mam. I tyle chyba mogę powiedzieć. A, nie ma wokalu na żywo, ale jest. Ale sprytna. Z telefonu. No to chyba czas najwyższy skończyć temat. A co to jest? Kasia gra na gitarze jeszcze. Kasia gra na gitarze. Dawidzie, bardzo dziękuję za miłą rozmowę. Życzę, jeżeli chodzi o sferę zawodową, samych sukcesów, czyli mam tu na myśli modę, oraz najlepszych selfie, jakie możesz sobie tylko wyobrazić. Najlepiej, szerok. Postaram się w obu dziedzinach zrealizować tak, żebyś nie był zawiedziony.